Siemanko, ja właśnie wróciłem z zakupów i postanowiłem, że nagram filmik, więc pokażę wam, co kupiłem. Miłego oglądania. Tutaj znajdują się 3 kg mrożonego i oczyszczonego rabarbaru. Trzy opakowania po 1 kg, kilogram mrożonego i oczyszczonego kalafiora. Tutaj są 3 kg piersi z kurczaka, tak samo oczyszczone, bez tłuszczu, bez żadnych cząstek. Cena za 3 kg to 10 funtów. Tutaj są 3 opakowania mrożonego haddocka, to jest ryba dorszopodobna, ale smakuje bardzo dobrze. Tutaj 150 g wędzonego łososia. Ostatnio łosoś strasznie podrożał, nie mam zielonego pojęcia dlaczego. To jest 150 g i 2,5 funta kosztowało. Tutaj serek wiejski, wcześniej w Lidlu nie było, low fat. Całkiem zacne makro, 0,4 g fatu w 100 g produktu i 13 g białka. Tutaj 30 jajek. Około 30 jajek mam jeszcze w lodówce. Dwa awokado jako źródło tłuszczu, dawno nie jadłem, ale awokado też dość drogo wychodzi, bo sztuka funta. Więc widać, że nie jest sezon na awokado. Tutaj sobie kupiłem olej rzepakowy w sprayu. Tutaj jest spam, ale już mi się powoli kończy, więc w razie czego wolę mieć coś pod ręką, no i witamina C, a zaraz wam pokażę drugą część zakupów. No i tutaj druga część zakupów. Położyłem wszystko na podłodze, żeby było lepiej widać, bo tam by mi się to nie zmieściło. Tutaj nowość w Lidlu, herbata z brzoskwinią, low calorie. Makro super, praktycznie bez węglowodanów. Tam 1 gram na 250 ml to całe nic. Tutaj dwa opakowania Coca-Coli Max, tak samo. Ona jest o połowę tańsza niż Pepsi, a smakuje również dobrze. Gdyż ja lubię tylko Pepsi Max, nie lubię Coca-Coli Zero ani Light. Tutaj 8 butelek 2-litrowej wody. Tutaj dwie zgrzewki muszynianki. Muszyniankę zawsze piję w czasie treningu. Tutaj jest około 500 gram łososia, 500 gram mintaja. Tutaj jeszcze dodatkowo 1 kg kurczaka mrożonego, bo byliśmy w różnych sklepach. Dzisiaj ja byłem przynajmniej, bo później żoną pojechaliśmy do Lidla na zakupy. Tutaj w polskim sklepie jeszcze dzisiaj kupiłem, tutaj jest 12 opakowań warzyw na patelni Hortexu, moje ulubione. Tutaj są krampety, coś jak naleśniki, ale mają zajebiste makro. Jeden ma około 20 gram węglowodanów i pół grama tłuszczu. Dwa opakowania. Jeszcze mam tam 9 sztuk zostało. Mi tutaj jest data do 16, więc jeszcze 5 dni. Tutaj wafle ryżowe 100 gram w opakowaniu. Co najlepsze, że one są z Polski. Tutaj są takie wafelki ryżowe z serem. Makro jak normalnego ryżu. I co jest fajne, że były dwa do wyboru. O dziwo te były tańsze, a tamte drugie, różnica w nich była taka, że miały olej palmowy, a tutaj jest olej z ryżu czy coś takiego. Ale makro mniej więcej podobne, to jest około 6 czy 7 gram tłuszczu i 80 gram węglowodanów. 2 kg batatów i tutaj są jeszcze coś takie jak sucharki makro, takie samo jak w waflach ryżowych. Więc w sumie tyle ode mnie, jeśli chodzi o zakupy. Tutaj posiłki przygotowane na jutro. 4 pojemniki, w każdym 150 gram kurczaka, 10 ml oliwy z oliwek i 10 gram oleju kokosowego. Oprócz tego tutaj są 2 żółtka jaj bez białek, 20 gram masła orzechowego, no i tutaj są inne warzywa, bo to jest ogórek kiszony, sałata lodowa i ogórki, a tu jest kapusta kiszona. I polane keczupem z obniżoną zawartością tłuszczu. No i co? Tyle z mojej strony, dziękuję za oglądanie, jeżeli się podobało, łapa w górę. Subskrybujcie, lajkujcie, podajcie dalej jak się podoba. Z mojej strony to wszystko, pozdro. I standardowo zapraszam na zakupy do Save for Less, list 2 to Growth, Mati 10, macie 10% zniżki, no i wysyłka na terenie UK.
wchodzi w grę, więc nie ma najmniejszego problemu. Ja dzisiaj odwiedziłem sponsora, dostałem jeszcze sosiki zero na redukcję, jak znalazł, kwas Ala i witaminki i białeczko. Pozdro, tyle ode mnie.